Panie Marszałku, Wysoka Izba, Panowie Ministrowie, dobrze, że Panowie przybyli jednak na nasze obrady. Wprawdzie Pan poseł Dorny już wyszedł, ale chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to zresztą podkreślała Pani profesor Pawłowicz, że w tym projekcie uchwały przygotowanej przez Solidarną Polskę było parę stwierdzeń, które warte były dalszej debaty. No niestety większość koalicyjna ten projekt odrzuciła już w pierwszym czytaniu, trudno więc było debatować nad jego poprawieniem. Ale korzystając z okazji, chcę zadać panom ministrom właśnie w nawiązaniu do tego projektu dwa pytania. Po pierwsze, chciałbym zapytać, jak w tej chwili wygląda sprawa tej pożyczki dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ta sprawa była również podniesiona w projekcie tej uchwały. Z jednej strony mamy zapewnienia Narodowego Banku Polskiego, że nic nie zostało sfinalizowane. Z drugiej strony mamy publiczne podziękowania szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego za to, że Polska tę pożyczkę na rzecz funduszu już przekazała. Więc chciałem zapytać, na jakim etapie to jest w Polsce? Czy rzeczywiście właściwe jest podziękowanie ze strony Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polsce, skoro pan prezes Belka zapewnia, że żadnych pieniędzy jeszcze nie przekazał i rzeczy są niesformalizowane. I druga rzecz, także do panów ministrów, to jest sprawa tego paktu fiskalnego. No przed chwilą, tydzień temu, dwa tygodnie temu, rząd przepchnął przez parlament ten projekt dotyczący ratyfikacji europejskiego mechanizmu stabilizacji zwykłą większością głosów. Więc chciałem zapytać, czy w ten sam sposób będzie procedowana sprawa ratyfikacji paktu fiskalnego. Czy państwo przygotowujecie niejako w ten sposób ratyfikację paktu fiskalnego także zwykłą większością głosów? Bo wydaje mi się, że w tej sprawie ekspertów, którzy będą twierdzili, że można to zrobić zwykłą większością, będzie już zdecydowanie mniej niż w poprzednim przypadku. Dziękuję bardzo.